No i mamy powtórkę z rozrywki, tylko tym razem jedziemy do Bułgarii. Kolejny koszmar z transportem walizek z parkingu samochodowego do sali odpraw. Kurczę, ojciec miał rację, mogliśmy faktycznie podjechać samochodami pod halę odpraw, wypakować dziewczyny i wszystkie bagaże i podjechać sobie po prostu pustymi samochodami na ten parking. Nie musielibyśmy tracić tego wszystkiego na własnych barkach, no ale trudno. Jak to mówią, jak się nie ma w głowie, to trzeba mieć w dupie. Zapomniałem okularów przeciwsłonecznych i muszę się wrócić do samochodu. Magda dostała już prawie zielonej gorączki, bo stoimy w kolejce do odprawy. Ale na szczęście odprawa idzie dość wolno, ślamazarnie, więc spokojnie zdążę to załatwić jeszcze przed zdaniem bagażu i pokazaniem dokumentów. Teraz dokładnie widzę, jakim koszmarem było parkowanie samochodu, dosłownie po przekątnej. Jesteśmy dosłownie najdalej od wjazdu na parking, jak tylko było możliwe. Powiem wam szczerze, że niesamowity ruch jest dzisiaj na lotnisku w Poznaniu. Nigdy nie widziałem, żeby w tak krótkim czasie tyle samolotów startowało i lądowało co teraz. Okulary już na miejscu. Oczywiście mogę sobie kupić zupełnie nowe i pewnie to zrobię w Bułgarii, ale powiem wam, że te idealnie pasują na moje nakładki, na moje okulary korekcyjne i dlatego podjąłem tą karkołomną misję, żeby wrócić do samochodu i pomimo protestów Magdy je po prostu zabrać. Właśnie wpadłem na pewien szatański pomysł. Zaraz po wejściu do sali odpraw schowam się gdzieś w Magdzie i będę ją obserwował z ukrycia. Ciekawe, po jakim czasie zacznie się tak denerwować, że wyciągnie telefon i zacznie do mnie wydzwaniać. A jest Magda, zobaczyła mnie, Holender jasny. Trik spalony na panewce. Przeżyliśmy. No i wylądowaliśmy na lotnisku w Burgas. Mamy godzinę 23:20 czasu lokalnego. Jest godzina w stosunku do czasu polskiego przesunięta o godzinę. Lot przebiegł spokojnie. Nawet wylądowaliśmy 10 minut przed czasem. Ile jeszcze? Pani, jeszcze rozwalili nam nóżkę. Nie no, masakra. Podczas kurcze pierwszego kontaktu z Burgas i Bułgarią już mamy uszkodzony bagaż. Nie wiem, co oni z tymi bagażami robili, rzucali nimi czy co. Wiadomo wszystko? 27 autobus. 27. Ej, ale kurczę, powiem wam szczerze, że wydawało mi się, że cieplej będzie, nie? Wiem, że wieczorem było, nie? No.
Dobra, zaczynamy od najprostszych atrakcji. Zjeżdżam na razie, zjeżdżam ją dla małych dzieci. Mam nadzieję, że przeżyję i się nie zabiję. Mimo, że dla dzieci, to dla mnie i tak trochę za szybko. Muszę koniecznie nagrać to spektakularne wielkie wiadro, które co jakiś czas napełnia się wodą, przechyla, a następnie otworzy coś na kształt takiego wodospadu. No dobra, czekamy cierpliwie. Dobra, idzie! O kurde, ale fajny efekt. Można wnosić napoje tutaj na tą, ale nie wolno wnosić jedzenia. Nie wiem dlaczego musimy frytki skonsumować przed akwaparkiem. Chyba oszalałem, ale niesamowicie korci mnie, żeby się przejechać już jedną z większych zjeżdżalni. Daj mi kurczę z przodu być, to? No, chodźmy. No dobra. Okej, okay, no przeżyję. Ja tam nie lubię takich kurde. Przeżyjesz, to przeżyjesz. Aj, się w dupę się stoczy. Co? O kurde, o kurwa! O Jezu, zwalnia, idźcie w parę. Było, nie? No, ale czego się nie spodziewaliście? Jest taki w dół, nagle spadł, niesamowite uczucie, wiesz, takie wiesz, przeciążenie, nie? Zdajesz się nagle, wszystkie narządy ci podchodzą do góry, bo spadasz nagle w dół, nie? No ale było dobrze, nie? Dobra, zaraz próbujemy z tą dużą wieżą. Te zjeżdżalnie nie wyglądają na specjalnie strome, ale myślę, że też zabawa będzie niezła. Kurde, nie pozwolili mi w okularach tu wyjść, to jest jeszcze większym bezsensem niż gdybym miał na sobie. No dobra, jak tam raz. O kurde! Ej, cholerę! O cholera, jasne! Ale mnie wróciło. Trzymać w ręce, to by było jeszcze większym bezsensem niż gdybym miał je na sobie, nie? Ale było fajnie. Co? Tak, spróbuję na niebie. Dobra, podejście numer 2. Idziemy teraz na niebieską zjeżdżalnię, trochę wyższą. Niestety musiałem ściągnąć okulary i czapkę, bo ratownik nie pozwala po prostu zjeżdżać z czymś takim, z jakiej zjeżdżalni. No może i słusznie, jest to w regulaminie zapisane. Zostawiłem. Spróbujemy się nie połamać teraz w niebieskie zjeżdżalni. Mam lekki lęk wysokości, więc już samo wejście tutaj trochę mnie przeraża. A już nie wspomnę o fakcie zjechania. O kurde, blada! O kurde! Jasna! Niech to... O kurde! Nic nie widzę! Rzucam mną na lewo i prawo i co z tego mam? Jak nic nie widzę! Okej! Okay. Ło! Udało się! Przeżyliśmy! Trochę było ciemno, ale... Teraz czekamy na Julkę! Jedzie moja córa? Okej, okay, dałem radę! O Jezu, ale sobie w nogę wysnąłem. Pan ratownik mnie przywołał do porządku. Co? Bo chciałem podejść tam i cię nagrać, ale to się okazało niemożliwe. Schodziłem z tego stopnia i kurde, tak stąpnąłem, że... O kurde, pierwsza kontuzja, no. Czerwono? No, mocno mam czerwoną stopę. Uszkodziłem sobie, kurczę, tą część podeszwową stopy. I cholera jasna, boli mnie.
Nie jest, jest czerwone, nie? Nie, tak. Ale jest, nie? No jest, ale no. Nie pokazuj. No, nie pokażę. A czemu ta jest zamknięta? Jedziemy sobie jeszcze raz tą żółtą. W takim razie. O, to jest dobre. O kurde! To jest, nie, do dupy? To jest fajne, co ty chcesz? O kurde! Ej, to jest fajne, co chciałeś? Ona jest, o, ja się kręcę, przemysł nie obraca. Ale ona jest fajna. Ej, o super. Ej, to jest dobre, nie? Nie, chodź, zjedziemy sobie. Kurde, wiesz co? Wkurzają mnie to, że ja muszę na stop okulary ściągać. Dobra, chodź, zjedziemy tą pomarańczową. Dobra. Jesteśmy na pomarańczowej. Zjeżdżamy przodem, bo chcę zobaczyć, co będzie pierwszy. Kamera to zarejestruje, bo oczywiście nie ma nikogo, kto by tam rozstrzygnął ten spór. 3, 4. Nie wiem, kto był pierwszy. Dobra, kamera pokaże, kto był pierwszy. Jak zobaczymy film po wywołaniu. Juka nam mówi o mnie, idziemy na rampę. Zjeżdżam ją drugi raz i tym razem nagram obraz od frontu. Tam się przyspawała. Co na górę tak ogóle? Polecieliśmy pod samą górę. Ale czas. No i czemu nikt tego nie widział, no? Podejmujemy wyzwanie i zjeżdżamy z tego kolosa największego. Jedziemy. Tak, jedziemy. Dawaj. No tak, teraz będzie przejazd kurde życia. Woohoo! O kurde, ej, dobre to! Dobre! Dobre to było! Woohoo! Maszyn! O kurde, ej, maszyn, bo nie mówię to mnie! Pasujemy? Co? Pasujemy? Co? Dobra, pasujemy. No i mamy wtorek, trzeci dzień pobytu. 10:00, jesteśmy po śniadanku. I dzisiaj z racji tego, że pogoda ma być troszeczkę łaskawsza dla nas, czyli ma być niższa temperatura, około 25 stopni, postanowiliśmy się wybrać do Nosy Baru. Idziemy właśnie na przystanek autobusowy. Za jakieś 7 minut mamy autobus. Mam nadzieję, że przyjdzie o czasie. Chociaż jesteśmy w Bułgarii. Tutaj nikt się nigdzie nie śpieszy. Chcemy tam
trochę pozwiedzać, potem zajrzeć do jakiejś restauracji, zjeść obiadek jakiś regionalny, napić się piwka i wrócić do hotelu, jak będziemy mieli na to ochotę. Dotarliśmy szybko, sprawnie, bezproblemowo. Bazylika, która kiedyś była siedzibą nesebarskich biskupów. Zobaczcie, jaki tronik. Ktoś przykleił tą monetę do kamienia. I sam się nabrałem. To jest druga. Tam jest trzecia. Tak? Ja ciekawe. To taki dowcipny był. Nie wiem, ale żart mi się podoba. No. Proszę bardzo. Dwa w jednym. Czeska kuchnia i polska obsługa. To jest ciekawy przykład, jak ze współczesnych materiałów zrobić coś, co przypomina antyk. Jakieś kurde połówki cegieł i zwykłe pustaki. Bardzo fajna klimatyczna knajpa. Super. Co chcesz? Nic nie dostałaś? Koniec. Wychodzimy z Nesebaru. Ładne, urokliwe miejsce. Naprawdę godne polecenia. Godne zobaczenia. Dobra, spakowany,
nasz pobyt w Bułgarii dobiega końca. Mamy godzinę praktycznie 12. W ciągu 10 minut musimy zdać pokój. Możemy udać się na lotnisko. Problem polega tylko na tym, że transfer na lotnisko mamy za 9 godzin. O 21 odjeżdża autobus i przez te 9 godzin musimy coś właściwie ze sobą zrobić, czyli jakoś przetrwać, tak? Mam nadzieję, że obsługa hotelu zostawi nam opaski i będziemy mogli korzystać ze wszystkich atrakcji hotelu. Tak przeważnie bywa. Natomiast nie mamy pewności co do akwaparku, czyli do tych elektronicznych kluczy w kształcie zegarka. Bo jeżeli nie będziemy mieli wejścia do akwaparku, tak naprawdę nasz pobyt będzie musiał się ograniczyć tylko do pobytu na basenie, który jest słaby. Tak, jakoś te 9 godzin myślę, że przepękamy. Będziemy mogli zjeść jeszcze obiad i kolację. No i powiem szczerze, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a mam taką nadzieję, nie spóźni się ani autobus, ani nie opóźni się lot, to będziemy w domu gdzieś koło 3 nad ranem. Tyle. Prawdopodobnie kończy się dobra pogoda w Bułgarii. Z tego co sprawdzaliśmy prognozy pogody, od poniedziałku ma być góra 20 stopni i po prostu lać. Już wczorajsza burza wieczorna dała mi do myślenia, ale te chmury, które nadciągają tuż za mną, są chyba dobrym prognostykiem na to, że wyjeżdżamy w odpowiednim momencie. No i dotarliśmy szczęśliwie na lotnisku w Burgas. Jest pół do 10 wieczorem, czasu lokalnego i myślę, że w przeciągu 20 minut rozpocznie się odprawa. Jak wszystko pójdzie dobrze, myślę, że gdzieś koło 1 w nocy wylądujemy na lotnisku w Poznaniu i ruszymy w drogę powrotną do domu.